Dzień dobry widzowie, przyjechałam właśnie pod Dino, z tym kawalerem przyjechałam. Przyszliśmy, bo on sobie zapomniał kupić wczoraj chipsów w Kaufie, no to dzisiaj sobie kupi. Niech tam ma chłopak czasami, bo warto, nie? Żeby było miło. No i co, pójdziemy zrobić zakupy, mam jeszcze mamę Dominikę tutaj, także zaczynamy. Idziemy, Igo. Weźmiemy koszyczek mały czy duży? Większy, co? Większy weźmiemy. Co ty chcesz? Mówię babci o grzybkach halucynkach. Grzybki halucynki mamy takie, słuchajcie. Ale to są grzybki. Grzybki halucynki. Ciekawe, czemu są takie radosne? Ciekawe. Nie, ze słodyczy to nie, bo ja pójdę na mięsny. Igor już poszedł gdzieś. Poszedł gdzieś w bok. Weźmiemy sobie jakąś wodę gazowaną, fajną, dobrą. Weźmiemy, ale... wodę gazowaną i wszystkim mówisz, że są fajne. Fajne są. Czasami trzeba gaz, wodę wypić i właśnie idę po nią. Słucham. Patrz, już są chipsy. Takie tanie są tu chipsy. Co to są za żarty? Co ty masz, Dania? Pokaż. Nie mogę. Pokazuj. Nie mogę na filmie tego pokazać. Pokaż. Skittlesy. Skittlesy są dobre. Idziemy. Słuchajcie, widzieliście po ile są oleje, co? Zobaczcie. Patrzcie. Kujawski zwykły litrowy 12 ziko, 26 3-litrowy jakiś tam kaszubski. Ceny są po prostu zwalające z nóg. Co ta, Igor? Na przeżycie dnia. Ma na przeżycie dnia. Dobra, chyba wszystko mamy. No Igorku, to nie wiem, czy ktoś się bawi, ale ja bym chciała takie zwykłe kornfleksy, a tu nie ma? Nie ma chyba. Są miodowe. Nie, miodowe nie, nie? Nie wiem, ale tu są jakieś kornfleksy chyba, ale... Nie, takie to nie. Podróby chyba jakieś, nie? No, kornfleksy, tak, takie, ale... Takie podróby. Dobra, pojedziemy jeszcze do Intru, Igor. Ale podwieźmy po kornfleksy. Jest. Okropnie jest. Okropnie jeżeli jest? Ktoś się łączy, się zastanawia. Nie na Biolchem. Nie na Biolchem. Tylko nie na Biolchem. Nie na Biolchem. Naprawdę, uciekajcie, gdzie pierwszy raz. Może wam otworzę. Tylko muszę jeszcze znaleźć, wiecie, pilot od mojego samochodu. Słońce mamy dzisiaj takie piękne. Czyżby coraz bliżej była wiosna? Igor, co? Coraz bliżej wiosnę mamy, czy co? Zaraz będzie lato. Zaraz będzie lato. Na przykład. Na przykład. Może zostać coś w bagażniku. Kiedyś Igorowi daliśmy 6 bułek i do kolacji siadamy. Ja mówię, gdzie są te bułki? Nie wiadomo. Poleciałam do samochodu, patrzę, a one w bagażniku leżą. Także można. Czy zrobiłaś zakupy, mamo? Nie, 100 zł wydałam. 100 zł wydałam, mało kupiła. To teraz takie typowe. Mało kupić, dużo wydać. Jedziemy do domu. Pokażę wam, kto wziął torbę. Igor czeka teraz na mnie. Wziął torbę chłopak. Słuchajcie, jak zawsze, przychodzę do domu, jeden kapeć mam tam, gdzie zostawiłam, a drugi kapeć mam u Finki w kojcu i zaraz wam pokażę. Fineczko, oddaj kapcia. Nie, ty się cieszysz, wiem, ale kapcia mi zabrałaś. Daj kapcia. Daj. Tak, to jest pani kapeć, nie fineczki. No, widzicie, drugi kapeć mam zawsze w końcu, ciepły jest jak nie wiem. Fineczka mi się rozprawia. Czekałaś na panią, Fineczko? Już jestem, przyszłam do ciebie, no, fajnie, no. Się cieszę, że Finka ci kapcie wygrzała. Wygrzewa zawsze. Ale nie pomyli się, wiesz, Donia? Nie pomyli się, twojego nie weźmie. Mamy takie same kapcie, bo wiecie, że za małe sobie zamówiłam i Dominice oddałam. I
Jedne stały tutaj, jak Hedonia wyszła, a moje stały tam. I patrzę, nie mam kapcia. I mówię, zrobię ją w konia, postawiłam te kapcie tam, zamieniłam miejscami, poszła powąchać. Nie, przyszła powąchać, od razu wzięła do końca. Tak, także tylko moje kapcie. No. Donia chowa mi zakupy. Pokażę wam, co kupiłam. Nie dużo kupiłam. Modrą kapustę kupiłam. Będę modra. Robiła z żeberkami. Bo modra jest. Jak, jaka to jest modra? Modra. Taka, czerwona. Kupiłam, słuchajcie, taki boczek do zmielenia. Pani, akurat się maszynka popsuła, jak ja miałam sobie ten zrobić. Bułki. A co to jest? A skałfa od wczoraj. Gzela pasztetowa. Dobra, kupiłam takie mięsko i kupił ktoś takie śmieci. Ja nie. Takie śmieci ktoś kupił. To Dunia. I wodę gazową. To są moje zakupy, bo ja wczoraj byłam w Kaufie, słuchajcie, z nimi. Byłam w Kaufie i ten. I zrobiłam zakupy w Kaufie. A młody sobie kupił ten. Wiecie co sobie kupił, chipsy, nie? I Liptona. No zdrowo. Dzieci jakby tak im pozwolić, to by się właśnie tak odżywiały, nie Dunia? Nie nagrywam ją, bo ja mam opaskę. Dobra, nie nagrywam ją, bo ona ma opaskę. Dajcie spokój. Dobra, moi drodzy, jak kupowałam mięso, ten boczek, bo muszę sobie domielić, bo mam za chude mięso, mam tylko wołowe mielone, to mówię sobie, dorzucę czegoś. A pani przede mną brała tyle tego wszystkiego, że się ta maszynka domieli zawiesiła, coś jej się stało, przestała działać i pani mówi, no ale pani nie zmielę. No i mama ma tam jakąś maszynkę, tak w ogóle to cierpię na brak maszynki do mielenia. Wiecie, teraz to tak się mało odczuwa, bo z reguły w sklepie u nas mielą mięso. Bierzesz sobie kawałek łopatki czy boczku, oni zmielą i jest z głowy. No ale teraz właśnie muszę iść do mamy, żeby mi to zmieliła, bo będę na drugi kanał robiła klopsiki, jakie to zobaczycie, jak pójdziecie na drugi kanał. I będę robiła drugi filmik, żeberka. Przepyszne. Jeszcze zastanawiam się, czy zrobię je w sosie, czy je upiekę. Ale pomysł jest. Już żeberka leżą. Także będą dwa filmiki na nowym kanale, gdzie was odsyłam. Można masę inspiracji tam uzyskać, a ja idę do mamy, będę mielić sobie ten boczek wreszcie. Przyszedł czas na założenie fartuszka. Bo ja się zaraz ubrudzę, jak będę coś robić. Więc lepiej się zabezpieczyć fartuchem. No i związać włosy, nie? Gdzieś mam gumkę, zaraz ją... Proszę. O, organizuję. Bo wiecie, ja nie wiem, czy wy należycie do kobiet, które lubią mieć rozpuszczone włosy w domu, bo ja nie cierpię, jak mi się tu coś fajda, majda. Wolę związane, tak jakoś się czuję lepiej. I tak też pracuję, nie potrafię inaczej. Wiem, że są tacy, którzy w rozpuszczonych włosach świetnie funkcjonują, a ja nie. Biorę się za robotę. Co owieczka? Owieczka, co? Też będziesz mielić? No tak dobrą porę przyszłam. Dobry? Dobry. Dobry. Przyszłam zmielić mięso. Mamy taki sprzęt zelmerowski. On mieli, nie? On tam lubi trochę... czasami zastrajkować, ale generalnie radzi sobie. Trzeba będzie pewnie kupić, bo widzisz, się popsuła pani maszynka i co? Mięsko zmielone. Taka miseczka. Mama ma taką fajną miseczkę. Wiecie, mamy mają takie fajne blaszane miseczki, to się im nic nie dzieje i nie tłuką, mogą spaść i wszystko się może zdarzyć. Dobra, idę. Słuchajcie, a moja mama to ona robi dziś gołąbki. Kapusta się gotuje. Boczusie tutaj są, czekają na przysmażkę. Także nie tylko ja mam dzień roboczy. Moja mama gotuje jakiś śmieszny sos, a tam makaron. Jaki śmieszny sos? Trzeba to osolić jeszcze. Okej, okay, no to osol to. Moi drodzy, jakbyście nie wiedzieli, jakie mam pobojowisko w kuchni gotując na tamten kanał, nie? To zobaczcie. No, tak to wygląda. Później jest kupę sprzątania, ale jest. Tu siedzą klopsiki w sosie pomidorowym na obiad z makaronem.
Ja już jem na tamten, co nałożyłaś. A, to ja sobie nakładam, znaczy się. Dobrze. Igor poleciał do kolegów, tyle z Igora mamy. Co to jest? Co? To co nakładasz? Klopsiki to są na drugim kanale. Wygląda apetycznie. No. To jest twoje, to jest moje. Kluczce zostawię. To są takie moje rozdziabane, wiecie. Nie wiecie, tylko chciałaś te rozdziabane. Dobra, no to jest takie bardzo dobre, moi drodzy, wy tego nie wiecie, ale to jest bardzo dobre, po prostu. Tak, moi drodzy, teraz pogadałam sobie troszeczkę przez Messenger ze Sławkiem i powiem wam, ten Messenger to jest jednak bardzo pożyteczny, bo tak, człowiek się nie może zobaczyć, a się widzi, jaja, nie? Pogada sobie i zwłaszcza to się nadaje, tak wiecie, dla rodzin, które są rozdzielone. Jeden wyjechał, drugi został, albo z dziadkami, dzieci, nie? Takie pożyteczne. Czy wy też często korzystacie z Messengera, czy tylko my? Bo my często korzystamy z racji zawodu Sławka. Często rozmawiamy na kamerze. I tak, obiad zjedliśmy, powiem wam, a propos obiadu był bardzo, bardzo dobry. Zróbcie sobie te klopsiki, które będą na drugim kanale, tak? No ciągle trzeba coś wymyślać na te obiady, co nie? No i dolejcie sobie śmietany, będzie pycha ten sosik, naprawdę bardzo dobry. Teraz biorę się, bo muszę przeładować, słuchajcie, pralkę do suszarki i załadować kolejne pranie. Po całym tygodniu nazbierał mi się pełniutki kosz prania, więc muszę to ogarnąć dzisiaj. No, także już. Donia zrobiła mi herbatkę, ale nie z jednej torebki. Z dwóch torebek, bo to jest duży kubek, to dwie torebki biorę. Jedną ręką to człowiek jak coś robi, to jest naprawdę dobra. Zgrzebała mi herbaty, wszystkie herbaty mi zgrzebała. Jaką będzie już piło? No to teraz tak, bierzemy herbatkę, idziemy do pokoju. Donia, osłodzić twoją? Donia nie słyszy, więc osłodzę swoją. I osłodzę sobie tyle. A Donia to nie wiem, czy ona osłodziła. Osłodziłaś swoją, Misia? Tak, osłodziłam. Dobra, niech trochę weź tą maciupką miseczkę trzeba wziąć do tego. Do saszetek. Tam, za talerzykami. Wsadź tam rękę. O Boże! No. Typiara. I słuchaj, to włożymy. Idziemy do pokoju? To idziemy. Idziemy do pokoju. Popołudnie, moi drodzy, spędzamy sobie tutaj sami w pokoiku. Była moja mama, troszkę posiedziała, poleciała, ugotowała taki duży garnek gołąbków. Zostawiła 7, to na kolację pójdę i spróbuję, czy czasami nie popsuły jej się już te gołąbki. Idzie ze mną do babci na gołąbki? Nie przypadam tak za gołąbkami. Włączasz Netflix? Włączymy sobie serial, wiecie? Żaden serial. Nie chcę ze mną oglądać mojego serialu. Ja teraz się wciągnęłam w serial w garniturach. A ona nie chce oglądać w garniturach. Piszemy sobie jakiś film. Nie chce ze mną oglądać. A fajny jest w garniturach. Która z was ogląda, czy który, to piszcie. Jestem gdzieś 4. sezon, 10. odcinek. Nudne jak flaki z olejem. Fajne. Tam najfajniejszy to jest ten Harvey. To jest taki serial o prawnikach i oni jakby są w kancelarii i oni cały czas rozwiązują jakieś sprawy. Tak. I to jest jakby cały serial jest na tym oparty, że oni cały czas mają jakąś sprawę. Jeszcze są relacje między nimi, no to różne, rozmaite. No oczywiście, że są nie? relacje, ale jakby tak oprócz no to... Także możesz tam w garniturach, tam przesyłam dalej, dalej. No, także takie mamy popołudnie. Mój piesek dzisiaj w ogóle nie siedzi, nie pilnuje w oknie. Fineczko, Finka. Ona jest dzisiaj, ona się śpi. Źle się czuję, tak jak głową kręci. No chodź, zobaczysz. Mam, bo ona myśli, że zobacz, czy kot jest. Kot, zobacz, tam chodzi. No zobacz, pokażę wam. Nie ma kot. I co, jest ten kot? Jest kot? Pokaż. Jest kot? No kurczę. Nie ma kota. Nie ma, Fineczko. Nie ma, maleńka. Nie ma. Kurczę, no i tak stoi. Nie ma kota. Nie ma.
Uciekł, no. On i tak jej zawsze ucieka. Ona go goni, słuchajcie, ale on jej zawsze czmyknie. No. Nie ma. Zniechęć się. No jakiś gówniany mini serial. Co ty mówisz? No. Słuchajcie, zostawiłam sobie tu kapcie. Jak widzicie, jest jeden. Nie zgadniecie, gdzie jest drugi. Fineczko, gdzie jest kapeć pani? Chodź, pokaż. Chodź. Gdzie go zaniosłaś? Chodź. No, gdzie jest kapeć pani? Już została, bo wie, że jest kapeć znowu. W końcu. W końcu jest kapeć. Masz. Na dwór chcesz iść? To chodź. Chodź na dwór. Chcesz iść? To się zastanawiaj dalej. Horror sobie włączymy, bo ja i tak ze sobą śpię. To... Horror sobie włączymy, bo z tobą śpię, dzisiaj mówi do mnie. Ja nie oglądam horrorów, bo nienawidzę horrorów. Nienawidzę się bać, horrory mnie ograniczają i ich nienawidzę. A tutaj są pasjonaci horrorów. Moja siostra też taka wariatka za horrorami. Ja nie, ja się boję. Mistrzowiec mówi, że ja nie urosłam do końca, ja tylko trochę urosłam, jestem taka trochę dorosła. Mamo, ale ja nie mogę tego obejrzeć, bo to jest nie dla ciebie. To nie możemy tego obejrzeć, mamo, bo to jest nie dla ciebie, ona do mnie mówi. Dobrze, kochani, będziemy kończyć tak. Igor pojechał do kolegi na rowerze. Donia kisi się ze mną, tylko dlatego, że Michał przychorował i nie przyjdzie. Fineczka czeka, żeby mi rzucała tą piłeczkę i zaraz będziemy się bawić, tak? Głową kręci, co ja mówię do niej. Pożegnamy się z wami dzisiaj i do następnego razu. Pa, pa.